Komentarz poranka. A w komentarzu poranka profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym łączymy się w tej chwili, bo pan profesor jest w studiu Polskiego Radia w Lublinie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mówił pan, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywało w tym roku wybory, bo było konsekwentne w swojej polityce. Premier Mateusz Morawiecki, nie tylko, inni ważni politycy PiS też ostatnio zapowiadali, że nic się nie zmienia, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości. Będzie ona kontynuowana, więc mamy tutaj z jednej strony konsekwencje, a z drugiej strony, sądząc po protestach ze strony opozycji i po retoryce, czyli takich sformułowaniach jak ustawa represyjna albo ustawa kneblująca, widzimy już, że czeka nas chyba jeszcze więcej tego samego. No, czeka nas poważny spór. Wydaje się, że konsekwencja jest rzeczą ważną, wiarygodność jeszcze ważniejszą, ale chodzi także o wyrazistość. Wydaje się, że w niektórych sferach życia publicznego Prawo i Sprawiedliwość ustąpiło miejsca bardziej radykalnym głosom, sama nie podejmując jakby takiego zdecydowanego działania. Zatem wydaje się, że teraz postawienie takiego mocnego akcentu na potrzeby reformy i dokończenia właściwie reformy wymiaru sprawiedliwości, no jest taką też walką o wyrazistość, myślę zwłaszcza w kontekście wyborów prezydenckich. No właśnie, w kontekście wyborów prezydenckich zdawać by się mogło, że to powinien być czas właśnie łagodzenia, że to powinien być czas ścinania kantów, bo w wyborach parlamentarnych tak, wygrywają ci, którzy się różnią od innych i potrafią podkreślić dlaczego, a w wyborach prezydenckich trzeba być kandydatem wszystkich, no 50% plus jednego. No tak, ale właśnie z punktu widzenia jakby odbioru społecznego wydaje się, że jest tutaj szansa dla prezydenta Dudy, no, który w tej chwili jest głównym zwolennikiem tych rozwiązań, na to, aby pokazać, że jednak za czymś konkretnym stoi, będąc człowiekiem odpowiedzialnym za mianowanie sędziów. No nie może sobie teraz pozwolić na to, aby w poszczególnych wyrokach sądu podważali jego kompetencje przy okazji, a gdy idzie o odbiór społeczny, no to wydaje się, że opinia publiczna no jest podzielona politycznie, ale gdy idzie o takie zdroworozsądkowe spojrzenie, no to ludzie mają zasadnicze pytanie, dlaczego sędziowie tak bardzo boją się tego, aby ich działania były poddawane jeszcze jakiejś kontroli, powiedzmy może wychodzącej poza krąg tylko ocen w ramach środowiska sędziowskiego. A to ja może takie prowokacyjne pytanie zadam, bo wczytuję się w informacje na temat tej ustawy, co tam jest zawarte i potem zaglądam sobie do konstytucji. Konstytucja wprost bardzo mocno nam mówi o tym, czego sędziowie nie powinni robić, więc może pytanie nie powinno tutaj brzmieć, czy jest potrzebna taka ustawa, tylko powinno brzmieć, dlaczego niektórzy sędziowie wprost łamią konstytucję, zachowując się tak, a nie inaczej w kwestii głoszenia politycznych poglądów, komentowania przyjmowanych ustaw i tak dalej. Panie redaktorze, no nie chciałbym wchodzić jakby w taki spór prawny. Tutaj raczej myślę w takich kategoriach socjologicznych. Zastanawiam się właśnie, przez lata społeczeństwo było trenowane w takim przekonaniu, że o wyrokach sądów się nie dyskutuje. Potem już mogliśmy sobie dyskutować. Przyszedł kolejny etap, no ale nic z tego nie wynikało. Mogliśmy sobie podyskutować, ale zawsze był argument. Nie znacie się, nie jesteście kompetentni. Ostatecznie to linia orzecznictwa, czy też materiały, do których nie mamy dostępu, decydują o wyrokach. Nawet gdy nam się wydają niesprawiedliwe, no to jednak musimy się z nimi zgodzić. No, gdy nastąpiła teraz taka próba, takich rozwiązań, gdzie będzie można jeszcze poddawać dalszej kontroli i dyscyplinowaniu sędziów, no to od razu wzbudziło tego typu wzburzenie, że próbuje się wręcz podważać organy konstytucyjne państwa, które tego typu rozwiązania realizują, czy ustawowo przyjęli. To z punktu widzenia socjologa, spoglądając na kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej dla Platformy Obywatelskiej, zwiastuje to jaki wynik w pierwszej turze? Dobry, bardzo dobry, słaby?
To wszystko zależy, jak zostanie poprowadzona kampania. No, pani Kidawa-Błońska jest osobą, która wyraźnie kojarzy się z partią. Partia Platformy Obywatelska nie ma żadnych własnych pomysłów dotyczących tego, co można by realnie zmienić w Polsce. Dlatego jej przekaz jest w tej chwili taki miałki, to znaczy oparty głównie na hasłach, na takim dobrym wizerunku miłej pani, która będzie jednoczyła wszystkich. I wydaje się, że to za mało, żeby zdobyć tutaj przewagę, nawet nad konkurentami opozycji. No jedyne, co jest właśnie walorem na razie pani Kidawy-Błońskiej, no to to, że Platforma Obywatelska no, utrzymuje to swoje poparcie na tym poziomie największej partii opozycyjnej, no to i to jej daje szansę przejścia do drugiej tury. Mówił profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Radiowej Jedynce i w Sygnałach Dnia. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja dziękuję również. Był to komentarz poranka.